tak na co dzień? Jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica. Mam super dar, gaśnie swój czar. Tak działa moc Miracool. Mam super dar, a w sercu żar. To daje mi sił, miłość i duch. Mam super dar. Dzień dobry. Biedronka i Czarny Kot po raz kolejny uratowali Paryż. Randy Park został zamieniony przez Akumę w groźnego czarodzieja Nieszczęść, który chciał doprowadzić do zniknięcia wieży Eiffla w chmurze dymu. Ciki, co się z tobą dzieje? Proszę, zabierz mnie do lekarza. Ale jaki lekarz zajmuje się leczeniem kłami? Znam lekarza. Powiem ci, jak trafić. Tylko co mu powiem? Jesteś moją tajemnicą, a on będzie zadawał mi pytania. Znam jeszcze kogoś, kto też lubi zadawać sporo pytań. Nauczycielkę na przykład o powód spóźnienia. Tiki, mogę cię zabrać do lekarza, wracając ze szkoły? Dziękuję. Spalanie to występująca na skutek wysokiej temperatury reakcja chemiczna pomiędzy paliwem a utleniaczem, zazwyczaj tlenem pochodzącym z powietrza. W dniu dzisiejszym książę Ali, dziedzic tronu Królestwa Apsik, podczas swej oficjalnej wizyty w Paryżu odwiedzi Fundację na rzecz Chorych Dzieci w paryskim dziecięcym szpitalu klinicznym. On jest cudowny i ma złote serce! Wiesz co? Napiszę do niego list wyrażający moje uwielbienie i najwyższy szacunek. Marinette, jaką tym razem masz wymówkę? Znów zatrzasnęłaś się niechcący w toalecie? Nie, jasne, że nie. Musiałam wziąć mojego psa do weterynarza, bo zjadł calutki wełniany sweter. Pewnie pachnę tym teraz. Dziękujemy, Rose, ale nie potrzebujemy w klasie odświeżacza powietrza. Myślałam, że to jakaś kanapka z tuńczykiem, ale okazuje się, że to zapach perfum Rose. Pies zjadł sweter? Co więcej, używanie telefonu w trakcie lekcji jest absolutnie zabronione. Spakuj swoje rzeczy i marsz do gabinetu dyrektora. A teraz pokażę wam, czym grozi zabawa w laboratorium łatwopalnymi substancjami. Żebyście to dobrze zapamiętali, przeegzaminuję was z zasad bezpieczeństwa. Jutro. Siema. Wy jesteście dla siebie stworzeni. Oboje wiecznie spóźniacie się do szkoły. Skoro opuścił lekcję chemii, to na pewno się ucieszy, jak jakaś miła dziewczyna pożyczy mu swoje notatki. Masz rację. Co? Znaczy, że ja mam mu dać notatki? Mhm. Nie mogę. Ja, wiesz co? Te wymówki na mnie nie działają. Chyba się podziębiłam. Więc nie chuchaj na niego. Nie czuję się zbyt dobrze. Spokojnie, Tiki. Daj mi tylko sekundę. Wszystko okej? Jesteś cała? Tak. Nic mi nie jest. Marinette! Sabrina, to co dzisiaj robi nasz książę Ali? Jedzie w odwiedziny do szpitala. A co to niby ma być za zwierzątko? Kto to tu zgubił? Książę na pewno czegoś takiego nigdy nie widział. Dam mu to, a kiedy spojrzy na mnie, natychmiast zapomni o tych wszystkich chorych dzieciach. Czy ty mówiłaś coś o księciu Alim? Ale nie do ciebie. Książę Ali nocuje w hotelu taty Chloe. Jedynym odpowiednim dla księcia, a ja będę go tam witać. Masz szczęście, co? O, proszę, możesz przekazać mu ode mnie ten list? Na luzie. O, to z twojej strony naprawdę strasznie miłe, dziękuję ci. Uwierzyłaś, że mówię poważnie? Myślałaś, że wezmę ze sobą ten wstrętny rybi odór? Chloe, czekaj! To jest moje! Słyszysz? Znalezione, nie kradzione! Kiki!
Jeszcze nigdy nie widziałem tak boleśnie złamanego serca księżniczki. Ale każda róża ma kolce. Leć do niej, moja mała Akumo, i zawładnij jej duszą! Wonna księżniczko, jestem władca ciem. Te perfumy to od teraz twoja sekretna broń. Nikt nie będzie w stanie się im oprzeć, a na pewno nie książę Ali. Jedyne, czego chcę w zamian, to Miracula, Biedronki i Czarnego Kota. Idę do ciebie, mój książę! Dobry, chodzę do klasy z Chloe i muszę się z nią zobaczyć. Jesteś jej przyjaciółką? Przyjaciółką Chloe? Pan chyba żartuje. To znaczy, jesteśmy w jednej klasie i tyle. Mogę wpuszczać tylko jej przyjaciół. Jasne, jestem przyjaciółką Chloe i to taką od serca. Aha, Chloe nie ma żadnych przyjaciół. Czy to znaczy, że mnie pan nie wpuści? Nie. O. Mam tu pizzę dla Chloe Bourgeois. Zwykle jada sushi. Górne piętro, apartament królewski. Książę, oto prezent ode mnie dla chorych dzieci. O, to nic takiego, drobiazg. Proszę, nie schlebiaj mi. Nie. Tak, teraz lepiej. Chloe, stój! Pizza? O, nie zbliżaj się do mnie z tym paskudstwem! Czekaj, jest z truflami i kawiorem! W sam raz dla rozpieszczonych bachorów! Przyszłam na spotkanie z księciem Alim. Ach, co tu się dzisiaj dzieje? Czy jesteś umówiona z księciem? Nie muszę. Jestem jego księżniczką. A ja wujkiem jego małpki. Posłuchaj, dziecko. Jak śmiesz się tak odzywać do księżniczki? Do twoich usług, wonna księżniczko. W ten sposób znacznie lepiej. A teraz muszę znaleźć mojego księcia. Ucieszy się na mój widok. Aby godnie uczcić twoją wizytę w Paryżu, mój książę, postanowiłem zorganizować na twoją cześć pokaz sztucznych ogni nad Sekwaną. Będą puszczane z tej oto barki. O, dziękuję. Jak to się mówi w waszym języku? Totalny odlot! Muszę sprawdzić, czy książę znajdzie na to chwilę. Ma bardzo mało czasu na świętowanie, za to sporo zobowiązań. Książę Ali, pozwól, że przedstawię ci moją księżniczkę, Chloe. Książę, przyniosłam szczególnie cenną zabawkę dla chorych dzieci. O, nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. To bardzo miłe z twojej strony. Schlebiasz mi, książę, choć to naprawdę miły gest, nieprawdaż? No tak, właśnie to powiedziałem. Nie usłyszałaś? Nadia Szamak, macie rację do informacji. Książę Ali, proszę powiedzieć, jak się księciu podoba Paryż? To bardzo ładne miasto. Książę Ali, proszę powiedzieć, skąd ten dziwny zapach? Jakby zepsutej ryby? Co? To nie ode mnie? A jednak ode mnie? Do twych usług, wonna księżniczko! Kim ty jesteś? Jestem wonna księżniczka i przybyłam tutaj do ciebie. Jedno psiknięcie i będziesz mój, książę Ali. Jest słabo.
to znowu za monstrum? Plak! 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 No chodź, Paryż ma kłopoty! Jem przecież! Plak, wysuwaj pasury! Szybko, książę! Tędy! Tu będziemy bezpieczni. To drzwi pancerne. Co to za chaos? Tu się nie da działać według harmonogramu. A to co? Cofnął się! Mój książę, poczuj woń mojej niezmierzonej miłości! Jak śmiesz! I kim ty jesteś? I co, odcięłam ci moc, superbohaterko? O nie! Już jest ich dwie! Uciekajmy! Nie uciekniecie od moich perfum! Do twych usług, wonna księżniczko. On jest opętany! Zamknijcie drzwi! Przecież to twój ojciec! Co z tego, zamknij drzwi! Do twych usług, wonna księżniczko. Pójdźmy objęcia, mój słodki książę. O, fu! Chyba trzeba tu trochę przewietrzyć. Nikt mi nie odbierze mojego księcia! Muszę was ewakuować. Wszyscy na dół! Zbyt niebezpieczne dla księcia. Masz rację. Przyda się kask. Mój książę! Piggy, oby nic ci się nie stało. Możemy otworzyć okno? Ten rybi smród jest za mocny nawet dla kota. Mamy już tylko 9 minut na dojazd do szpitala. Książę ma bardzo napięty grafik. Co? Nie możemy jechać teraz do szpitala. Musimy jak najszybciej zabrać księcia z Paryża. Mój książę, miło cię znów widzieć, aż mi ciepło na duszy. Zamknij okna! Wezmę cię na Pont des Arts, gdzie przypieczętujemy naszą miłość! Czarny kot pokonany, a niedługo Biedronka wkroczy do gry i podzieli jego nędzny los. O nie! Gdzie jest Piggy? Piggy? Piggy! Piggy, tak się martwiłam! Marinette! Jest gorzej niż myślałam. Musimy iść po pomoc. Nie mamy już czasu. Musisz się przemienić. Jakoś dam radę. Nie, Tiki, nie popełnię znowu tego błędu. Zabiorę cię do lekarza natychmiast. Czy ona wróci do zdrowia? Kto płonie z niecierpliwości, nie może jeść gorącej owsianki. Ale co to ma wspólnego z jedzeniem? Proszę o ciszę. Odczytuję energię. Jaki to gatunek kota? Kota? A tak, bezsierściowy, latający gatunek z Królestwa Apsik. Dostałam go w nagrodę za wygrany konkurs zoostepowania, kiedy byłam w Królestwie Apsik. Niezwykłe. Tak, i to bardzo. Skończyliśmy. Twój kot już odzyskał zdrowie.
Dziękuję. Jest pan prawdziwym magikiem. A jak pan to zrobił? Starożytny sekret chiński. Tak samo jak twój. Tiki, strasznie cię przepraszam. Byłaś bardzo chora, a ja nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Po pierwsze, nie byłabyś już Biedronką. No jasne, ale Tiki, jesteś dla mnie czymś więcej niż tylko kłami. Wiem o tym. Hej, most Pont d'Arc. Musimy tam lecieć. Podsłuchałam to w samochodzie. Szybko. Nie ma czasu do stracenia. Tiki, krokuj! Ha! Poddani, podać kłódkę miłości. Ta kłódka przypieczętuje nasz związek. Do twych usług, wonna księżniczko. Moja kłódka! Nie tak prędko, moja wonna jaśnie pani. Wykorzystaj czarnego kota do zdobycia jej mirakulum. Poddani, na nią! Zerwać jej kolczyki! Przejrzyj wreszcie na oczy! To ja, Biedronka! Oddaj swe mirakulum! Niepotrzebna mi kłódka, by przypieczętować miłość, bo mogę zawładnąć całym miastem i uczynić je naszym królestwem! O-o! Muszę coś zrobić, zanim ta chmura smrodu do mnie doleci! Pokażę wam, czym grozi zabawa w laboratorium łatwopalnymi substancjami. A? Nie trafisz! Mogło! Ej, tak! Miło mi, że wpadłeś! Oddaj swe mirakulum! Kotaklizm! To miasto jest nie dla nas. Zbyt wiele osób jest tu przeciw nam. Odejdźmy daleko stąd, mój książę, jak najdalej. Już nas opuszczacie, a impreza dopiero się zaczyna. Ej! Ty chcesz mi zniszczyć plany, więc ja zniszczę ciebie! Szczęśliwy traf! Balon? Niby do czego ma mi się przydać? Nie uciekniesz mi, Biedronko! To koniec! Koniec twoich rządów, mała Akumo! Pora wypędzić złe moce! Mam cię! Papa, miły motylku! Niezwykła Biedronka! A co ja tu robię? I gdzie jest Biedronka? Nasz grafik legł w gruzach. Spóźnimy się na wszystko. Gdzie książę? Chwila, moment. Gdzie ja jestem? Co ja tutaj robię? Książę Ali?
I kim ty jesteś? Nie pytaj. Zostawiam cię z twoją wielbicielką. Sfrubam! Wiem, że pomagasz chorym dzieciom na całym świecie i chciałam ci powiedzieć, że jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Serio? Książę Ali, nic ci nie jest? Cieszysz się, że mnie też? Czy możemy kontynuować naszą rozmowę? Nie, dziękuję. Mam zaraz ważne spotkanie w szpitalu z panną Rose. Szybko, zanim moja opiekunka mnie namierzy. Wersja polska SDI Media.